Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, chcę zadać dwa pytania. Mianowicie jedno dotyczy aspektów ekonomicznych tych rozwiązań. Mamy tutaj w przedłożeniu informacje, jakie będą koszty dla budżetu państwa, jakie będą koszty dla samorządów, jakie również dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast ten element dzisiaj tu się pojawia na sali i jest to istotne. Czy spróbowano skalkulować, jak drogie będzie wdrożenie w poszczególnych latach tej ustawy, jeżeli chodzi o koszty, które muszą przedsiębiorcy ponieść? Ja wiem, że to jest trudne, ale pewnie takie symulacje były prowadzone. I jeszcze jeden ważny element. Czy w zakresie odorów, sfondów, prawda, regulacje w Europie są zrobione w tym zakresie, czy też nie? Bo były pewne próby, pewne pomysły na to, żeby te zapachy, które tam przeszkadzają, próbować jakoś mierzyć, próbować oceniać, no ale oczywiście to były takie pomysły nie do końca do zaakceptowania. Czy są dzisiaj pomysły na to, żeby jakiś taki parametr określić, którym by te sprawy związane z takimi uciążliwymi zapachami można było monitorować i mierzyć? Dziękuję bardzo.